Jak to się tak da? Dobra, ale ja znowu mam impostora. Ej, teraz jest spy, teraz jest wśród nas spy, bo są cztery osoby. I mam wampira. Tak jest, połokczam totalny. Dobra, co jest do fejkowania? Wszyscy na klucza się rzucili, o ja pierdziele, ale chmara. Tak więc moi drodzy, jeżeli lubicie odcineczki z Among Us, to zostawcie koniecznie łapeczkę do góry i oglądajcie koniecznie ten film do samego końca, bo naprawdę będzie tutaj wiele zwrotów akcji i wiele ciekawych sytuacji. Ej nie, ja impostora ugryzłem chyba, cholera. Nie, nie gadajcie. O ja pierdziele, jak nie chciałem go ugryźć. On mi się wpitolił pod nogi. Nie, nie żartujcie sobie. Nie żartujcie sobie. Nie, naprawdę. Sorry, WWX, nie chciałem ciebie ugryźć. Ja pierdzielę. No na mnie przeszło. No, ciekawie, Chipsek, czemu tak tańczyłeś obok ciała praktycznie? Gdzie było ciało? No pod tobą. Metr. I ty stamtąd odbiegłeś i w sumie... Jak to pode mną? No pod tobą, tam niżej jakbyś biegł w O2. Jak to? Ja żadnego ciała tam nie widziałem. No dziwne, słyszę. Mamy pyromaniak jest. Ale przecież ja byłem przez cały czas z tobą, o co ci chodzi teraz, Denku? No ja... Bo dużo osób na mnie było, stary. Nie, czekaj, chyba tego nie widzisz, a to dobra. Ja mam tylko pytanie do Franika, czy z kim się bijałeś w tej rundzie? Praktycznie z wszystkimi. Ale tak później nie, no, trochę. Naprawdę, jak on jest impostorem, ja go ugryzłem, to tak sadgę. Oby był spajem. Modlimy się, że jest spajem. Tyle? No to Priv, jesteś dla to mnie... To tylko ja? Jakby piromaniak, on ma swój cooldown, więc Priv, no sorry, ale jesteś dla mnie teraz podejrzana o bycie piromaniakiem. O nie, 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 to, że mam takie zapędy w realnym życiu, to jeszcze nic nie znaczy, znaczy... Co? Ej, dobra, a wracając do tego ciała WWX-a, Chipsek, kto był jeszcze obok ciebie tam i staliście tam do góry? Bo dwie osoby stały, ty z kimś stałeś? No my byliśmy wtedy razem, tam był... No. Sandra tam była i kto tam jeszcze był? WWX tam był i nie pamiętam już więcej nic. Ktoś jeszcze był? Był ktoś jeszcze i poszedł do O2. No dobra. Spokojnie. Chipsek ma Alzheimera. Chipsek może mieć błazna, powiem, bo mógł tam po prostu latać obok tego ciała niby, ale tutaj może grać dwie taktyki, nie? Albo na impostora. Nie widziałem. Tylko uważajcie na tego pyromaniaka, zwracajcie może uwagę na dno. Dobrze, na razie skipujemy w takim razie, panie Bobrze. Dobra widzowie, oby to był spy, bo jak użarłem tego, bo on mi się ruszył akurat pod kursor. Oh, no. No cholercia, ten tego drugiego ugryź. Proszę, trzech impostorów niech pisze. Ja pierdzielę, spaja, żem ugryz. Ja jestem totalnym kozakiem, widzowie. Co jest grane, patrzcie, ale jajca. Spaja, żeśmy ugryźli. Dobrze, że się napisali, kurde, spam spaja, ja pitole. Dobrze, teraz możemy zabijać. Ej, to było taki niefart totalnie, naprawdę. Ale fart i niefart w jednym, ta presja, nie? Czy zabiliśmy spaja, czy zabiliśmy impostora. No naprawdę niesamowite. Wspólnicy, a jeżeli wy chcielibyście zagrać właśnie w Among Us na modach, to wpadajcie koniecznie na naszego Discorda, bo tam jest ponad 56 tysięcy osób, z których naprawdę bardzo, ale to bardzo dużo gra na modach. Macie specjalne kanały głosowe przeznaczone do tego, linka macie w opisie. Dobra, Artur, zamykam ich. Dobra, idę na paliwo. On zginie za chwilę. Zginął, dobra, zginął. Ja sobie paliwo tankuję. Pozamykajmy wszystkie te. Dobra, i lecimy na prawą stronę paliwa. 2, 3, 4, 5. W ogóle tam jakieś ciało było poniżej chyba. Tylko ta moja osoba zginęła, no zabijajcie impostorzy, halo. Rób na wejściu do lawa, jakby co. Ja wiem dużo o tym ciele. O, właśnie chciałbym powiedzieć, że Artur wychodził z lawa. Artur, przyszykuj kadzidło. No, nie wyszedł. Ja wiem kilka informacji. Ciało na pewno nie ma, bo jak ja przechodziłem obok lawa, nie było żadnego ciała tam. Pobiegłem do security, zobaczyłem na kamerach było ciało, więc ono nie ma tak mniej więcej 10 sekund i najprawdopodobniej to Poke zabił, bo on przebiegał, wybiegał stamtąd, w sensie widziałem go jak idzie do elektryka i skąd ty przebiegłeś? Ja przebiegłem z laba, ale wtedy tam w ogóle no widzowie, ktoś jest susem, nice, nie my, dobrze. Niemożliwe. Przeminaliśmy górnej deko i też dojść do laba. Musieliby zabić dosłownie za tobą, żeby, bo tak to by się w nie wyrobiło. No coś mi się to nieprawdopodobne wydaje. Dobra, jeszcze jedna sprawa, bo
został zjedzony. No właśnie, ja chciałam poruszyć tę kwestię, że chyba pierwszy jedząc jeszcze żył, nie? No Bobra właśnie nie pokazało, Bobra ktoś zjadł chyba. No właśnie, ja o tym chciałam powiedzieć, bo tylko Astuda pokazało. A Bober kogoś oskarżył o pyromaniaka, nie? W sensie kogo? Hanu, ja nie mam z tym nic wspólnego, nie widziałam go. Priv oskarżał. No Priv. Dobra, to pamiętajmy te słowa Bobra, bo to może mieć znaczenie w dalszej części rozrywki. Ja nawet go nie widziałam w tej rundzie. A w poprzedniej? Też nie. No teraz już nam nie powiem. No to w sumie wywalę pokę może. No ale tego połkę dwie osoby widziałeś na kamerach jak zabija? W sensie, bo gadasz ciało na kamerach i potem biegniesz i je zgłaszasz, tak? Bo zobaczyłem ciało na kamerach, a gdy wybiegłem z kamer, to dosłownie wtedy wszedł do elektryka Poke, który wydaje mi się, że właśnie wybiegał z laba dopiero co. A Poke, co ty na to powiesz? Wybiegałem, ale mogę powiedzieć tak, że nie widziałem żadnego ciała, pobiegłem do elektryka, widziałem Chipska jak szedł, a ja wtedy szedłem do O2. Ja nie mam pojęcia nawet gdzie było to ciało. Jeżeli nie jest Poke, to jest Self, to innej opcji nie ma. Może mieć egzekutora widzowie, nie? Ale wiecie, nie wiem. Raczej chyba nie, ale bym tego Chipska teraz ugryzł po prostu, jakbym miał tego egzekutora, więc teraz celem jest Chipsek naszym, żeby go upitolić. Dobra, powiedzmy, o dobra, Chipsek jest obok mnie. LOL! O, Chipsek mi dał tarczę, a to zostawię go, bo on jest guardianem widzowie, to ja go mogę strzelić potem, to go nie gryzę. No kogo ja tu mogę ugryźć? Dobra, ugryzę zielonego. Dobra, Chipsek jest guardianem. Jak co, se go trafię na spotkaniu. Dobra, biegnę z Priv. Biegam do Ele. Gawik. Okej. Okay. Gawik, Priv, Franik. Dobra, robimy drugi etap jakby tego, fejkowania. 3, 4, 5 i lecę na drugą stronę. Raz, dwa, trzy. 4. Zabijajcie impostorzy, 5. Dobra. Chodź Priv, chodź. Chcę cię ugryźć, szybko. O nie, zdążyła uciec, miałem ją tylko dotknąć, ugryź. Dwa ciała. Siemano, biegłam sobie z Sandramce, bodajże tak, biegłyśmy razem, nie? No, tak. I znalazłyśmy sobie ciało, które leżało w drzwiach do elektryka, w sensie w tych... Jakby do tego przedsionka. Gawi, ja mam takie pytanie w takim razie. Bo ty zrobiłeś światło, ja tam nie wbiegałem dalej, ale tam nie było ciała? Wiesz co, tak, ja naprawiłem światło. No. I akcja była taka, że jak naprawiłem sobie światło, ja sobie poszedłem tam na prawo, teraz skończyłem górne deko. Tak. A on gdzieś mi zniknął, przepraszam, poszedł na lewą stronę w kierunku security. I tyle się widzieliśmy. No to brzmi bardzo ciekawie, bo właśnie was tam mijałem. Słuchajcie, znowu ciało zostało zjedzone. Poke zniknął i jeszcze drugie ciało Rafatolo ma nawet minutę może mieć, bo stare jest dosyć. Sprawdzałem na witalcach. Chipsek, ty kogoś oskarżałeś. Kogo ty oskarżałeś prędzej? No Poke. Właśnie Poke, a on teraz zginął w tej rundzie, czy kiedy? Hej. Zjedli go chyba. Aha, no bo nie było zgłoszenia od niego ciała. Dla mnie Gawi jest giga sas po części, chociaż nie widziałem, żeby tam było ciało, bo ja tam nie wbiegałem tam dalej, nie zagłębiałem się, więc nie wiem, ale on tam był i on z tą osobą się mijał, nie? Mijałem, nawet chodziłem. No. Powiedz, gdybym był takim zabójcą, pomyślałem zabójca przez chwilę, to czy uważasz, że zabiłbym go, naprawił światło i poszedł? Nie no, nie wiem właśnie stary, ciężko mi jest powiedzieć. Tak. To pomyśl jak zabójca. No pomyśl jak zabójca, no ale to wiesz, ty możesz zrobić różne taktyki i teraz ciężko jest powiedzieć, ale nie, to ale mogę się mylić z Gawikiem, więc wiecie. Nie pierwszy raz. Ja mam jeszcze kilka sasów. Elikson wydaje mi się też trochę podejrzany i w ogóle nawet nie widziałem, żeby drzwi się... Co się stało? No to teraz nie dokończy swojej myśli, I guess. Nie wiem, czy mnie oskarżał, ja mu ufałem. Co on mówił? Zaczynamy. O Eliksonie. Elikson jest sus, widziałem go jak wchodził do. A pamiętasz o Priv słowa od Bobra? Pamiętamy. A czemu jest sus? Nie, tylko to były słowa Bobra i do tego. Tym razem to okej? Mateo, dlaczego jestem sus? Widzowie, w momencie, kiedy Chipsek oskarżał Eliksona, no, ja sobie szczeliłem w Chipska, nie? I to jest teraz sus na Eliksona trochę. Wiecie, o co chodzi? Guardiana żeśmy strzelili u niego.
No to ja bym tego Elisona mimo wszystko wyrzucił w takim razie, jak tutaj mówią na niego tyle osób. Że Elison... No aha. O, jakie myślenie. Nice, widzowie. Ta jest. Ale żeśmy to porobili. A, jednak nie jeszcze. Trzeba im reaktor będzie włączyć. Dobra, trzeba zaraz ugryźć tutaj kogoś. Dobra, tutaj tą osobę ugryzę, co jest. Dobra, ugryzłem go. 10 sekund, widzowie. 8, 7, on padnie, patrzcie. 6, 5, 4, 3, 2, 1. No zabij ją, czemu nie zabijasz? No super, brawo! Co jest? Ej, czemu ich podwoiło? Ile impostorów? Serio, Westinka? Serio? Ej, wam też podwoiło impostorów? Tak. Bo ja tak trochę dużo nas, nie? Rozdwojenie jaźni masz. Słuchacie mnie, gdy ginę i nie słuchacie mnie, gdy mam zawsze impostora. I tak. Ale Cipsek, to było idealne timingowo, żeby cię strzelić w tym momencie, jak ty oskarżałeś Aliksona.